Witam was tutaj, cześć, tam znasz i zapraszam was na kolejny odcinek City Skylines z Industries. Chciałem powiedzieć PlayStation 4, ale jeszcze nie. Jeszcze chwila i będzie, i będziemy z tego też właśnie korzystać. Ale dobra, ale idziemy sobie tutaj po naszym mieście. Dzisiaj się zajmiemy Park Life'em trochę bardziej niż Industries. Zastanawiam, czy mamy jakiegoś nowego, fajnego ćwierćwiecznika? Nie, tutaj nie. Tu ustawienia są. O właśnie. Właśnie. Tego tu jest naprawdę dużo. Ja lubię tego swojego pierwszego, ale niech będzie. Dzisiaj będzie zoo. Proszę bardzo. Kwiatkiecz, możesz się zamknąć. Dobra, to tak, przemysł chce się budować. Od tego może zaczniemy. Bo ja nie wiem, jak my stoimy w naszej mieście z przemysłem. Bo my go zbytnio tutaj jakoś nie potraktowaliśmy zbyt dobrze, aby się tutaj budował. Co pewnego, no ja mam tutaj Green Cities, co nie? A Green Cities daje nam specjalizacje biurowe IT, które mamy też na PlayStation już teraz. I może od tego byśmy zaczęli, żeby stworzyć jakieś im tutaj specjalizacje właśnie takiej IT, bla bla bla. Aby oni tutaj mogli się jakoś inaczej też trochę dokształcać i jakoś inteligentniej. Nie wiem, no spróbujmy, dobra? Tak, tutaj mamy dużo wolnej przestrzeni, jakby nie patrzeć. No okej. Chociaż, czy tu jest jakiś surowiec? Nie ma surowca. Znaczy, no tutaj to wiadomo, jest ropa, tak? Tu jest piękne złoża ropy. Tutaj nam dają bardzo duże forsy. I tego się trzymajmy. Nie chcę, żeby to się zmieniło. A póki co, tutaj dookoła tych przemysłów, poczekaj, wyłącz G, będą nasze nowe biura. Tak, no bo też oni muszą mieć gdzieś zarząd, co nie? To nie jest tak, że oni działają na własną rękę. O, nimi też ktoś musi... Nad nimi ktoś też musi być. Więc proszę bardzo, tu będzie ich zarządy i tego typu rzeczy. I tego typu rzeczy śmieci. Że tak się wyrażę. Nie wiem, jakoś nigdy nie lubię żadnych zarządów. Nawet jeżeli mam z nimi dobre układy. Dobra. To tak, tutaj poczekaj. Tutaj będzie, to ładnie wejdzie. Tu dajmy sobie, nie, czekaj. Tu się podłączysz do tej ulicy. Tak, oczywiście się pewnie tutaj zbija już skrzyżowanie. Póki co słuchamy Synthetic Radio, później się przełączymy na Green Cities. To tak, tutaj jest całkiem nieźle, więc tak, dajmy sobie trochę więcej, bo już tutaj mieć od nich trochę spokój na dłuższą metę. A nie tak, tylko na chwilę, dobra? Dobra, no to tyle nam powinno chyba wystarczyć. Stwórzmy sobie dzielnicę. Poczekaj, nie, musimy stworzyć sobie zwykłą dzielnicę. Tak, wiem, bardzo dawno tego nie robiłem. O, co to jest? Tutaj to jest. Poczekaj, przeteleportuj nas tam. Dobra. To jest nasz park ten, jak on się nazywa. Poczekajcie. Rezerwat przyrody. Osiągnął czwarty poziom. Chata rybacka, chata rybacka 2. Chata myśliwska i chata myśliwska 2. No dobra, bardzo fajnie. Tak, dobrze myślę, poczekaj. Aha, dobra. To teraz mnie wyrzuci z tego. Tak, to jest to. No tak, no bo tutaj z tego co widziałem jeszcze przed odcinkiem, to tu strasznie dużo ludzi lubi korzystać z tej ścieżki i tutaj sobie chodzić. Gorzej z tym, że my tutaj to wody tak zbytnio nie mamy, ale no. No ale no cóż. Będzie trzeba coś nad tym popracować. Ogólnie ten park będzie kiedyś większy, tylko póki co jest taki pici bici. Poczekajcie, dodajmy im jakieś tej rzeczy, czekaj, to jest zoo, to nie. Rezerwa przyrody, dokładnie. Szałas, oto tego nie pamiętam. Mamy wieżyczki. Kurde, dawno ja tutaj się nie bawię już. Pole bitnikowe. O, jeszcze jest jedno. Co to jest? Spineczkowe bloki skalne. Ciekawe. Dobra, dajmy sobie tutaj jakieś dla myśliwych. To tutaj damy im trochę więcej miejsca. Proszę bardzo. Zmieniamy teraz ścieżkę. I na razie to tyle, później będziemy myśleć nad całą resztą, bo wszyscy oczywiście wiemy, że tak wiem, fajnie tutaj tymi parkami się zająć, ale do parków to ja później sobie dojdę, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia przy tych parkach. Czekajcie, pocztą się ostatnio też mało zajmuję, tym się zajmijmy, a mianowicie przyciągnijmy tutaj, abyż w jedną stronę tutaj podchodzili, to wam się przyda. Dobra, to byłoby na tyle, tu jest ogólnie jakiś straszny korek. Gdzie wy jedziecie wszyscy? A, dobra, to nieważne. Tu jest lotnisko, no tak. Dobra, wracając do naszej tutaj dzielnicy, którą tworzyliśmy i wbiliśmy w międzyczasie nasz nowy tutaj pole. Proszę bardzo. Tego ja właśnie lubię te parki, bo
i Industries, bo tutaj można wbijać poziomy i się dużo naprawdę dzieje. Dobra, proszę bardzo, to będzie IT. Miejmy nadzieję, że nic się nam tutaj przy okazji jeszcze nie rozwali. Jak to ma miejsce na niektórych PlayStation. I tutaj, proszę bardzo, na razie tutaj będziecie się budować, później wam dam trochę więcej miejsca w innych miejscach. Dobra, no i tutaj. Tutaj do tej drogi też możecie się zabudować. Z tym, że tu teraz zrobimy ścieżkę. Tak, bo tutaj jest. Bo tu jest przygotowane wręcz miejsce na ścieżkę. Mogłem tutaj też zrobić jeszcze ją płatną, ale nie jestem aż taki zły. Proszę bardzo. Dobra. Tak, wy tu się już budujecie. Jak jest tutaj z wodą? Z wodą jest tutaj dobrze. To wy tu się budujcie, a natomiast ja wracam do tego, czym się chciałem dzisiaj zająć. Czyli oczywiście do tutaj naszego nowego parku. Nie mam cały czas nazwy dla naszego parku, tak samo do tego. Ale to piszcie w komentarzach, to postaram się coś odpowiedzieć. Zrobiłem swojego tutaj taką małą jedną ścieżkę. Ale wątpię, żeby ktoś z tego korzystał. Poczekajcie. Że tak powiem, ile osób już cię odwiedziło? Dochód 0. Rozrywka do następnego poziomu. Okej, jakąś rozrywkę już mamy w naszym parku, ciekawe skąd. Nikt nas nie odwiedza, no dobra. A ten człowiek? Maskotka ćwierkacza. Okej, dobra. Rozumiem, mogę to wyburzyć. Dobrze, ty masz wody. I co, jeszcze przecież powiesz mi, że przez to nie zarabiasz? Ja nie mogę. Ja dobrze wiem, że ja to by zapomniałem, ale no bez przesady. A prąd masz jakiś? Prąd jakoś sobie pociągnąłeś. Dobra. Masz prąd, jesteś zachwycony. Wspomniałem, tutaj jest stacja metra. Więc miejmy nadzieję, że to będzie nam dalej obficie dawać tutaj już później wiadomo co. No tak. Wracając, poczekaj, jeszcze zanim przejdziemy do meritum. Tutaj jest poczta, dobra, to możemy wracać do meritum. Czyli do park rozrywki. Póki co nie mamy jako strasznie dużo tych rzeczy, chociaż jest dosyć dużo. Poczekaj, wstrzymajmy się i jest trochę tego dużo. Tak, co my tu mamy? Mamy plac rozrywki. Kawiarnia parku 1, okej. Okay. Sklep z pamiątkami, to gdzieś na początku trzeba dać. Toaleta parku rozrywki, o to mi się już podoba. Stoisko z grami 1, stoisko z grami 2 i karuzela. Dobra. Dobra, całkiem dużo tego mamy już na początek, jak na początek. Więc tak. Zrobimy sobie tutaj na początku od wejścia. Będą właśnie takie te stoiska tutaj z tymi różnymi rzeczami. Z sklepiki tej to wszystko będzie trochę inaczej było to składane, tak. Chodzi mi o to, aby oni tutaj już na samym początku się trochę porozchodzili. Dobra. Poczekaj. Tak, ale żeby nie było, tu będzie dalej ścieżka szła. I do tej ścieżki będzie właśnie nasze sklep z pamiątkami. Po jednej i po drugiej, żeby się nie minęli. Dalej. Tu będzie parę kawiarni. Z jednej. Z drugiej. Tu będzie ich trochę więcej, ponieważ tu... I tak, tutaj mamy plac rozrywki. Chyba to jest trochę duże. Karuzela pewnie będzie jeszcze większa. No prawie by się zmieściła, powiem tak. Dobra, karuzelę sobie na razie wciśniemy jedną tu. Drugą tu. I tu będzie nasz komplet toalet. Dlatego ja tutaj nie chciałem dużo wciskać tych rzeczy. Więc poczekaj. Przekręcimy to tutaj. Tak trochę w bok. O, dobra. Poczekaj, podnieś, podciągnij, dobra. Tutaj. Wejdzie mi drugi, wejdzie. Wejdzie bez wyburzenia. Wejdzie, bo patrzyłem. Dobra, i teraz tutaj będzie drugi. Raz. Dwa. I zróbmy wam uliczkę, bo tutaj zaraz będzie problem, że oni będą wychodzić stamtąd, skąd nie wolno. Do tej toalety. Poczekaj, tutaj ta uliczka trzeba zmienić. Tak, dokładnie, tak jak stwierdziłem. Oni będą iść tam, gdzie nie wolno. Dobra, poczekaj. Stąd trzeba zrobić ścieżkę dotąd. I stąd podłączyć się z tym. Dobra, jest dobrze. Proszę bardzo. Początek mamy zrobiony, ewidentnie. Dalej, stąd tutaj. Po środku właśnie będzie nasze stoisko z grami. Tutaj chciałem sobie wmontować tutaj. Będzie tak. Raz to. Raz to. Później będzie ścieżka. Chyba, że mi się nie uda zrobić tej ścieżki tutaj idealnie. To będę zły. Tu jest jakiś problem.
No, ewidentnie tu jest jakiś problem. Okej, poczekaj, bo nie chcę mi tutaj chwycić. Dobra, to sobie zrobimy stąd. Trudno. Ciach, ciach. Zaraz postawimy sobie te stoiska z grami. Teraz postawmy tylko jeszcze te. Okej, tak, w sumie tutaj trochę bardziej. Dobra, tu mamy jedno stoisko. Tu mamy drugie. Teraz was trzeba przesunąć. Przesuniemy was tutaj. Jeden tu. No, będzie całkiem przyjaźnie tutaj to wyglądać już. I proszę bardzo, mamy takie tu piękne skrzyżowanie. Po co nam tutaj takie skrzyżowanie? Ponieważ stąd będzie szła już ścieżka do naszego tutaj dalszej części parku. Okej. Tu sobie damy. Wybórz. Wybórz. Stąd będzie ścieżka szła tutaj. I tutaj. Dokładnie. Tu będzie jakaś atrakcja. Tą atrakcją może być park rozrywki. Czekaj, co to jest? Plac parku rozrywki. Okej, dobra, rozumiem. Tego sobie tak postawimy trochę po przekątnej. Bo tutaj też coś musi być, co nie? I po bokach będą kawerenki. O, dokładnie. Tu będzie jedna. Poczekaj. I tu będzie jeszcze sobie jedna taka trochę zaokrąglona, dobra. Dobrze, teraz ty tutaj. I jeszcze tutaj ty. No, tutaj to będzie zaraz jak główna atrakcja się tutaj działa. Nie, spokojnie, ten pad będzie duży. Przynajmniej taki jest mój plan. Żeby on nie był taki mały. Dobra, poczekaj, teraz tak, stąd sobie zrobimy ten zakręcik. O, dokładnie. Później tutaj sobie to zakręci. I stąd ty tu już dochodzisz. A stąd ty będziesz łączyć się z tą ścieżką. Jak mi się tutaj jakoś sensownie to uda zrobić. Dobra. To teraz tak, tu jest całkiem zacnie. To teraz tak, tutaj mamy coś takiego. I tu sobie zrobimy po środku, po drugiej stronie karuzelę. Bo ona akurat będzie tutaj idealnie pasować, bo jest też okrągła. Dobra. I tak jak możecie się domyślać, poczekaj, tutaj są toalety. Tu będzie jeszcze jedno duże stanowisko z toaletami, ponieważ tutaj nie będzie żadnych póki co. Więc proszę bardzo, tu będzie ładne stanowisko z toaletami. I tak, zanim to, mamy już tam trochę tych atrakcji, więc oni już tam sobie mogą chodzić. Jak już naprawdę nie chcą, to mogą sobie chodzić. Czekajcie, tu sobie wyburzymy. I tu sobie zrobimy ścieżkę. Muzyka się skończyła. Poczekaj. Przełączmy radio. Na to. No, dokładnie. Co z tego, że to nie jest to, ale... To jest chyba... Nie, to jest to. To jest właśnie z tego dodatku. Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję, że nie pomyliłem tych radii. Poczekajcie, tak. Tutaj sobie zrobimy tą ścieżkę. Tutaj zrobimy ten płot. To nie jest ścieżka, to jest płot. Tutaj będzie za mała odległość. Ja nie mogę. No okej, ale stąd będzie już dobrze. No ale teraz tak. Bo po co ja tutaj daję płot? Żeby mi tutaj nie przeskakiwali przez autostradę, a później mam nadzieję, że nie żyją. Nie. Nie tędy droga skiskana jest. Nie tędy droga. Bo ci ludzie to czasami też mają dziwne pomysły, ale dobra. Nie jest to tak głupie jak SimCity, ale... Niemniej trzeba mieć wszystko na rozwadze, to co mogę wymyśleć. Tak, zaraz mi tutaj jeszcze damy kampanię reklamową, bo to się może przydać. No bo to zrobione. Daj teraz te toalety. Toalety mówię, daj. Toalet tutaj będzie naprawdę dosyć dużo. Taki jest przynajmniej pomysł na początek. O, dokładnie. I jeszcze jedna wejdzie, świetnie. No ma, tutaj są toalety. I tutaj sobie byśmy dali jakieś krzaczorki. No bo jak to toalety, to wiecie, nie chcemy, żeby nam tutaj się gnik gapił. Czekaj, tymi? Może tymi. O, dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jak ładnie tutaj wchodzi. Tutaj jeszcze też sobie ten płot cały weźmiemy, aby tutaj go nie było widać. W sensie tą tutaj wysepkę małą. Dobra, no i ogólnie całkiem ładnie tutaj jest tutaj to schowane. Dobra, teraz tak. Tutaj możemy już wziąć trochę większy.
I tutaj właśnie chciałbym w takich różnych miejscach trochę tutaj to schować od wstępnych ludzi. To tak, poczekaj, bo tutaj ogólnie mamy, tutaj trzeba mnie coś jeszcze wstawić w przyszłości, bo na razie nic nie mamy. Dobra, jak tam? Czy ktoś już nas odwiedził? Powiedz, że tak. Nie. Czemu? To ciekawe, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo ciekawych atrakcji. Czemu jeszcze nikomu się nie chciał tutaj przyjść? Możemy przyspieszyć czas, ale to raczej nic nie da im. Możemy, jeśli już zrobić, to zrobić rzeczywiście taką tutaj ścieżkę od tego parku. No, tego chyba nie, od stacji metra. Nie, tutaj od parku będzie szła. Od wejścia. Poprzez toalety, bo przecież wszyscy chcą iść do toalet. Tutaj później możecie się pocieszyć w atrakcjach. Później znowu do toalet, bo ja naprawdę wiem, jak niektórzy ludzie mają problem z toaletami. I tu, nie, czekaj, później pójdziesz jeszcze tutaj, do tych atrakcji. Później wrócisz jeszcze tutaj, żeby kupić pamiątki i wyjdziesz. Miejmy nadzieję, że to jest dobrze. Dobra, tu jest mało miejsca i tu ma być mało miejsca, ponieważ tu jakiś byśmy sobie walnęli kamień. Taki już sensowny, taki duży kamień, tak co nie? No właśnie, coś tego typu. Tylko tak, żeby mi tutaj nie rozwaliło wszystkiego. Więc to będzie już trochę trudniejsze. Poczekaj, jeżeli byśmy sobie może chcieli go tak wrzucić. O! O! Dokładnie, o to mi chodziło. Bo jak powrzucamy sobie takie kamienie, to to będzie wyglądać od razu lepiej. A nie tak, jakby tutaj nic nie było, kurczę. Dobra. Tutaj jest dobrze. Czekaj, tam palmę trzeba było wyrzucić. Wyrzuć, wyrzuć. Dobra, tutaj jest dobrze. I tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj takie jakieś te. Okej, to byśmy wyrzucili, bo tutaj trochę wchodzi na ulicę za bardzo. A nie chcemy, żeby przecież na ulicy były te krzaczki. One mają być tutaj. Dobra. Tutaj, tutaj dobrze jest. Tu by się przydał też jakiś kamień, ale tutaj już wiem, że nie wcisnę, więc... Więc no cóż. Dobra, dalej. Jakieś fajne krzaczki byśmy tutaj wolnęli. Czy my mamy jakieś tutaj... Poczekajcie, jak tam jesteśmy w ogóle z czasem? Z czasem jesteśmy całkiem nieźle. Może jakieś sekwoje? Te sekwoje są zawsze dobre. Nie, to jest wielka sekwoja. To jest bambus. Bambusy też fajnie wyglądają samego. Ale sekwoje są idealne do odgrodzenia się od całego tego ludu. To tak, poustawiajmy sobie sekwoje przy płocie. I to naprawdę będzie dobić wrażenie. Ja wam to mówię. Jak później ten pad kiedyś ukończymy i ktoś do niego w końcu będzie przychodzić. Czemu nie przychodzą, to tego nie potrafię wytłumaczyć. Przecież tutaj jest tyle atrakcji fajnych. Dobra. Tak, jak tu sobie jeszcze walniemy jedną. Tutaj są toalety, to nie da się tego wcisnąć. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Tutaj, dama, tutaj wejdziecie. Tutaj, o jak ładnie. I tu będą po tej stronie płotu. Ta, no bo tutaj to... Tutaj dowiecie, to kto tam zauważy różnicę. Tak właściwie. I tutaj będą się ciągnąć wzdłuż tej ulicy. Ja wiem, że są mody na to, żeby to tak właśnie tutaj stawiać, tak jak ja tutaj stawiam w linii mierza prostej. Ale ja nie lubię na razie jakoś tak bardzo wszystkich modów korzystać, ile popadnie. No, czekajcie, zapisywanie gry. Poszło szybko. A nie, jeszcze tworzenie paczki, no tak. Cities! Współpraca! Szybciej! Dobra, poszło. Tutaj. Dobra, ogólnie całkiem zacnie to wygląda na razie. I teraz tą stronę. Bo tam będzie się tego więcej ciągnąć, jak będziemy widzieć mniej więcej, ile ten park będzie jeszcze więcej wyglądać. Gdyby jacyś ludzie już tutaj przychodzili do tego parku. Naprawdę bym nie pomarudził. Nie ponarzekał, jakby się już ktoś przyszedł. Przyczłapo. Powiem tak, przyczłapo. No, bo tak, tutaj nie wciśniemy żadnego drzewka. O, tu wciśniemy sekwoje, świetnie. Później tutaj wciśniemy. I tutaj. O, dobra, dokładnie. Tutaj, poczekaj, to na dole. To ja bym ci tutaj jakieś krzaczory rzucił. O, dokładnie. I tak samo tutaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
chcesz i masz. O, dokładnie. Tak, tylko tutaj są palmy, które by się przydało wyrzucić. Bo ja w tym parku to nie lubię palm. Właśnie takie wyrzucenie to jest jakbym... Ja bym grał normalnie PlayStation 4 bez jeszcze tych nowych update'ów, w których normalnie można usuwać drzewa, co z tego, że można usuwać drzewa, jak nie można teraz normalnie stawiać drzew. To jest beznadziejne. No mam okej. Okay. Tutaj chociaż tego zakrętu już zrobimy. No tu później będziemy usuwać te wszystkie drzewka, tu jeszcze można stąd usunąć. No bo można teoretycznie trochę lepiej postawiać, ale co z tego, jak inne rzeczy zepsuli. Właśnie tak to jest zawsze z City Skylines. Jedno naprawią, dwie rzeczy zepsują. Ale tak jest ze wszystkim w sumie to. Ale mniejsza z tym. Chyba tutaj, dobra. I tutaj będzie się to tak po prostu powoli rozchodzić. Okej, całkiem zacnie to wygląda. Wracając do Sakwoi. Tu sobie damy Sakwoję. Ale ogólnie chodziło mi o to, aby tutaj tą część, taką gdzie się właśnie wchodzi, była ogólnie ogrodzona sekwojami, żeby to było, żeby tylko i wyłącznie to było widać od wejścia, a później to już zobaczysz dopiero co tutaj się może dziać, jakieś hula-kula, nie wiadomo co w ogóle, jakieś fajniejsze już rzeczy, jeszcze fajniejsze, tak, bo to też są fajne, gorzej jest z tym, że nie ma ludzi, a wiem czemu nie ma ludzi, kampania reklamowa, nagromadzenie śmieci, się cicho, no a dwie osoby przyszły, dawaj kampanię reklamową, to zapewnia 20% odwiedzających więcej. Świetnie. Prawa zwierząt mnie nie obchodzą. To jest teraz park główny, to też. Zakaz fajerwerków nie. Bawimy się razem. Nocne wycieczki. Jeszcze więcej zabawy. Budynki parku, rozrywki są w doskonałym stanie, co sprawia, że daje jeszcze więcej ludzi. Dobra, czemu by nie? I recykling odpadów zmniejsza... Dobra, też może być. Jesteśmy bogaci, możemy takie przepisy robić. Dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie teraz więcej ludzi przychodzić. Zobaczmy. Jejku, całe 6. Całe 6. To jest to. To jest to, było 0, a jest już 6. Nie, to po prostu trzeba poczekać chwilę, aż zareagują te przepisy, żeby tutaj więcej ludzi chciało dotrzeć. Co nie? To nie dzieje się tak jak tak. Od tak pyk. To nie jest SimCity, tak? Że nagle ludzie ci się pojawiają znikąd. Nie. Tutaj się pojawiają też znikąd, ale nie jestem od tak pyk. No, to tak, kliknijmy sobie, kto tutaj może jechać. Okej, dobra. Jakiś samochód prywatny jeden, to niedobre. To nie jest zbyt wspaniałe. A do tego, ta też jakiś samochód prywatny. Skąd on jedzie? Aha, stąd jedzie. Nie powiecie mi, że tutaj jest kiepska, no wiecie, no bo tutaj jest dobry dojazd, ogólnie, żebym powiedziawszy. Tak, i tutaj będzie druga część parku. Po drugiej stronie ulicy. I właśnie do tego teraz dojdziemy. Może ci ludzie będą bardziej chcieli tutaj ze mną współpracować. Proszę bardzo, tutaj się budujecie. I tutaj wy też możecie się budować. Czy buja to teraz raczej nie będę budować, bo w ogóle czekajcie, zobaczmy jak tam nasza jest dzielnica IT, które tutaj stworzyliśmy. No, całkiem nieźle. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja tutaj to wrzuciłem? Żeby te lasy trochę tutaj ochronić od morza. Żeby to trochę inaczej lepiej wyglądało. Dobrze, z pewnego wy tutaj już prąd sobie pociągnęliście, więc możemy wyrzucić tutaj. Świetnie. Dobra, naprawdę całkiem nieźle mi tutaj to się udało, ta dzielnica. Tutaj jeszcze sobie zrobimy ścieżkę. Jakby ktoś z was tutaj chciał korzystać jeszcze. Jeszcze się tutaj na przykład przejść, coś dojść. Nie wiem. Nie wiem, nie muszę wiedzieć po co, ale jakby coś macie. Dobra. I tutaj też bardzo. Dobrze, wracając do Meditum. Czyli tu jest jakaś wyrwa jeszcze w przemyśle. Ale tym się nie dzisiaj zajmujemy. Tak jak mówiłem, dzisiaj industrii jest to bardzo mało. Dzisiaj Park Life. Jak tam jest jeszcze czasem? 24 minuta odcinka. Dobra. No to jeszcze mamy chwileczkę. Więc zrobimy sobie tutaj. Poczekaj. Tutaj byśmy sobie zrobili jeszcze jedno właśnie, tak jak mówiłem, wejście. O, dokładnie. Nie wiem, czy ktoś był zadowolony z tego, że postawiłem. I tą dzielnicę, poczekaj, nie tą. Tą parkową przeniesiemy, bo tutaj, tu miał być już ten park, co nie? Ale nie, tutaj go nie będzie.
nasz park ten można by w sumie przesunąć na drugą stronę, ale nie. Ten będzie tutaj się ciągnął, czy to nie? A, dokładnie. Dokładnie, tutaj też on na pewno będzie. Dobra, proszę bardzo. Tutaj się będzie to rozciągać i teraz tak, ten parczuś też by się mu przydało, aby on miał tutaj dojście do tej strony. Na przykład gdzieś tutaj. Tylko jak my to zrobimy, to jeszcze tego nie wiem. Ale wiem, że my to zrobimy. Więc tak, zróbmy sobie bocznego gate'a. O, dokładnie. I puśćmy go wzwyż. A nie, czekaj, jesteś za blisko, będą omijać mi tutaj wejście, chyba to. Chociaż nie, poczekaj. Może jak zbudujemy ścieżkę, to będzie już normalnie. Poczekaj. Sprawdźmy. Jest normalnie, dobra. V. Nie wiedziałem, że V ma takie funkcje, wow. Wow, czegoś nowego się dowiedziałem. Dobra, poczekaj. Do góry. Trochę dużo do góry, ale dobra. Poczekaj, a stąd? Stąd to nie, bo tu jest siatka, dobra, to nie. Tutaj idziesz dosyć dużo do góry, a tutaj będziesz schodzić tyle w dół. No i sądzę, że takie tutaj dojście wam jeszcze może ekstra jakiś zysk czy coś. Turystów wam że. No ma nie wiem, tutaj jeszcze postawię jakąś kawiarenkę czy coś, ale ze względu na małe miejsce damy tylko coś takiego. To nie? No. I płot. No i oczywiście płot. Bo tutaj to może być nie za ciekawie, jakby nie było tego płotu. Mówię oczywiście o tym. Chyba jednak jest w złym miejscu. Poczekaj. Jest to w złym miejscu. Tak, bo oni będą zamiast normalnie mi tutaj iść przez tak jak powinni. Poczekaj. V. Dobra. O, i teraz mogę to postawić. Musi być trochę oddalone od najbliższej drogi, bo od razu do nich chce się łączyć. Dobra. To teraz powinno to się normalnie podłączyć do góry. Poczekaj. Jeszcze do góry? Ile można, człowieku? Rzesz. Poczekaj. Może tak. O, przejdzie w ten sposób, świetnie. Poczekaj. Tak. I tu zejdziesz w dół. Okej, dobra, tak o wiele lepiej. Tak, rzeczywiście będzie o wiele lepiej i daj mi tutaj to. Okej. Nie, mały chce. Mały też nie wejdzie. Poczekaj, zróbmy najpierw płot. Zróbmy najpierw płot. Dobra, tutaj do autostrady będzie. Tutaj będzie sobie zakręcać. Do tego. O, dokładnie. Ciach. I tu będzie się kończyć na tym. Czekaj. Czy będę mieć tutaj problem jeszcze? Nie, dobra. Jest dobrze. I teraz tak. Zróbmy sobie tutaj postawmy, bo bym chciał, żeby tutaj jakieś były już atrakcje, co nie? Tak, może ty wejdziesz. O, idealnie. Proszę bardzo. Chcecie, to macie. Nie wiem, czy też z tego nie korzystać wejścia, ale jakby coś dla przyszłości jest. To tak, zerknijmy sobie, ile osób korzysta z tego parku. O, idą do toalety. I tutaj wychodzą akurat. No dobra. Wiem, że byli chętni. To już będę zadowolony. Wy nie macie wody. No tak, możecie nie mieć. Możecie nie mieć, bo chyba wam tutaj nie, mogę jeszcze jej nie podać. Okej, i stąd tutaj, dobra. Okej. Ogólnie całkiem coraz lepiej tutaj idzie. To jeszcze trzeba mnie jakoś zabudować, tu jakiś kamień wstawić czy coś. Ale tak, zanim koniec odcinka tutaj się zbliża wielkimi krokami, to ja tą jeszcze część bym tutaj bardzo chętnie podłączył z całą resztą, aby oni tutaj już mogli korzystać jakoś normalnie. To tak, po pierwsze ta droga. Ta droga tutaj, ona tutaj się nie będzie kończyć, tylko będzie iść w dół. Ale nawet więcej, dobra? Tak, i to trochę rzeczywiście nie jest najlepsze, poczekaj. Wybórz tą drogę jeszcze raz. Jeszcze raz ją wybuduj. Na minimum. Dobra. I teraz tak, przeniesiemy sobie te wejście na środek. O, dokładnie. Maskotka. No rzeczywiście maskotka świerkacza. Ciekawe. No ćwierkacz to jest jednak ćwierkacz, tak? No, wszyscy chyba, którzy grali w Stiskanę, znają ćwierkacz.
doświadczenie. Trudno nie zdać. Nie znać. Dobra. Poczekaj. Teraz tak. Tutaj rzeczywiście jest jakieś takie. Coś ty mi tutaj wykombinował. O, dobra. Jest podłącz, podłącz. Świetnie. I stąd tutaj do tego. Dobra. Tu jest dobrze. Sygnał tutaj jest. Póki co jeszcze parkuj i jedź. Znaczy, płać i jedź. Ale go później tutaj nie będzie. My go sobie przesuniemy. Dobra, płot zrobiony. Jako tako. To teraz tak. Tutaj na wejściu. A mianowicie tutaj. Tu będą toalety. Nie, to nie jest to. To jest to. Proszę bardzo. Toalety. Toalety. Nie, 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 nie. Chociażby rzeczywiście pasowało, ale nie. Poczekaj. O, dokładnie. Nie, czekaj, tutaj to sobie zrobimy jeszcze. Albo w sumie czemu nie. Tak, jak najbliżej, dobra. Tak, będzie. Z tego szkoda, że z Green Cities się nie pojawiło żadne jakieś takie nowe radio. Bo by się przydało. Bo jest później z kolejnym. Z każdym kolejnym już się pojawia nowe radyjka. Natomiast z tym rzeczywiście nie było jako tako. Dobra, i teraz tak, sprawdźmy, jak tutaj będzie ze ścieżką. Czy ja mogę jakąś tę ścieżkę wybudować? Nie, nie mogę. Właśnie tak myślałem. Dobra. Poczekaj. Aż się okaże, że będziemy to zupełnie inaczej budować. Bo tutaj nam z drugiej strony to nie wejdzie. Nie, wejdzie, no ma, to jest dobrze. Jakby nie wyszło, byśmy musieli całą koncepcję zmienić. Ale na szczęście wchodzi, więc nie jest źle. Dobra, to tak. Stąd będzie to sobie szło. Poczekaj, tak. Bo tutaj jest jedna ze ścieżek. I ona jest rzeczywiście taką ścieżką, która teoretycznie mogłaby tutaj gdzieś dalej iść, ale nie, na razie nie. I poczekajcie, zanim tutaj się zacznę tym myśleć, ja bym tutaj tylko chciał jeszcze to zrobić i tutaj te sekwoje postawić już do końca. Nie, 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 nie jakieś te sekwoje. Okej, dobra. Bo wtedy będę wiedzieć, że jest wszystko cacy. O, dama, mamy to trochę oddzielone, świetnie. Tak. Kompleks nasz toaletowy też już jest zrobiony całkiem nieźle. Stąd, właśnie tak jak mówiłem, będzie dojście do tego naszej głównej części parku. Tak, tu sobie przyciągniemy. Znaczy, nie do głównej, no bo trudno tutaj nazwać, która część będzie główniejsza. Będzie przejście do drugiej części parku. Tak po prostu powiedzmy. O, o, jaka ładna uliczka. O. Nieźle. I tutaj będzie to sobie właśnie schodzić w dół. I żeby nie było, tutaj sobie jeszcze... Nie, poczekaj, bo oni też nie lubią dużo chodzić, z tego co pamiętam. Było coś takiego napisane w City Skylines, że ci nasi ludzie to są wredni i nie lubią dużo chodzić. Tak, wiem to. Właśnie dlatego musimy trochę to inaczej zrobić. Dobra, to tak, stąd będzie sobie ta ścieżka rzeczywiście szła. Dotąd. Tutaj jakby coś, jakbyście już rzeczywiście chcieli już wychodzić i nie wyjść głównym wyjściem, to macie tutaj pamiątaczki, proszę bardzo. Toaleta parkowa nie. Pamiątki i jakąś kafejkę tutaj z boku też macie obok toalet, bo w sumie gdzie jak nie tutaj obok to powinno być. Dobra. Teraz tak, bierzemy sobie tą ścieżkę, która tutaj idzie. Czekaj, nie, nie. Ścieżka. Tak, bo tu będzie duże połączenie i na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Okej, okay, powinno to się łączyć gdzieś tutaj. Świetnie. Nie, nie, nie tutaj, tylko tutaj. Dobra. Tu sobie zrobimy normalnie i tu będzie raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, do góry. Stąd będzie to szło tędy. I stąd... Czekaj, nie. Stąd to sobie już włączymy jeszcze G. Sobie zrobimy ładny, ładny zjaździk, o dokładnie. I wszyscy będą przeszczęśliwi. Tak samo tutaj, tu już będzie bez drzewek. Albo z drzewkami, będzie się jeszcze gdzieś to dalej ciągnąć. Nie wiem gdzie, nie powiem wam, ale będziemy widzieć w kolejnych odcinkach, jak ten nasz park rzecz też będzie upgrade'ować. Bo na razie jesteśmy tak, że powiem, w kropce, ponieważ jesteśmy cały czas na pierwszym poziomie i dzisiaj nie wbiliśmy żadnego kolejnego. Nie wiem czemu.
Ale póki co tak jest. Stąd pójdzie sobie faktycznie jeszcze ścieżka dotąd. Nie. Od razu tutaj. Czekaj, dotąd. I tutaj będziesz mieli jeszcze stopa. O, dokładnie. Sądzę, że powinno być całkiem zacnie. Poczekaj. Tak, jest dobrze, jest dobrze. To tak. Jak tam z wami jest? Ile osób już przyszło? 122, dawaj, jest całkiem nieźle. Może są drogie ceny biletów. To może być coś w tym. Zjedźmy do 7. Taka swoja pyków. To jest tylko dla zoo, więc nas nie interesuje. Dobra, jak tam ludzie idą do nas? Tak, wy nie macie prądu, to mnie interesuje. Poczekaj. Do tego wejścia idzie potem osób z metra i dojeżdża. Dobra, to jest naprawdę bardzo dobrze. Wszyscy mi tych toalet. Okej. I część osób idzie też z tego parku. Przez inny park wchodzą tędy i idą do tego parku. Ciekawe. A tędy? Nie, z tego parku na razie jeszcze z tego wejścia nikt nie korzysta. Bo tu jest na przykład problem z prądem. Dobra, aby tutaj nie było tego problemu z prądem, to sobie zrobimy parę kafejek takich tutaj porozstawionych obok siebie z jednej i z drugiej strony i nie wiem, czy to już nam da prąd. Jest prąd, proszę bardzo, możecie się tutaj podłączać. Mam nadzieję, że ci się nam podobał, jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Chyba nawet dzisiaj się pojawi dla was specjalnie scenariusz. Tak, scenariusz trochę szybciej. Ale no cóż. Dobra, jeszcze na koniec zerknijmy, jak tam nasza dzielnica IT. No, no, no. I to ja rozumiem. Takich dzielnic będziemy chcieli więcej, ponieważ chcemy, aby nasze miasto było bardziej nowoczesne niż jest aktualne. To co tu dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! O, to jest ten nasz bulwady. Po Wiśle.